Coś tu trudne jest dla niej, wiesz. Dotychczas największym ładunkiem, jaki dostarczyliśmy na powierzchnię Marsa, to ładunek marsjańskiej kuriozycji, który ważył 1 tonę. My musieliśmy zbudować coś... I to ona, bo my to mówimy w radio obrotowym, nie widzisz, że się rusza. Ona mówi, że to ona na Marsie łaziki instalowała. Ja mam w to uwierzyć. A z drugiej strony to mało wąska, jeśli chodzi o porównanie do ziemskiej, więc mamy też krótkie pole hamowania i to sprawia, że jest to bardzo trudne zadanie. Mars no nie jest też planetą, tak to powiedzmy sobie, przyjazną. To planeta, na której zalegają już szczątkami wszystkie nasze lądowniki, które się tam rozbijały bardzo, bardzo intensywnie. Ile osób brało w Państwa projekcie? Bo Państwo rywalizowaliście z zespołami z całego świata, wygrał zespół inżynierów. Czy w związku z tym, że nie mieliście takiego doświadczenia w technologiach kosmicznych, musieliście na przykład zgromadzić większą ilość osób? Tak, zdecydowanie byliśmy najbardziej licznym zespołem, ponieważ nasz zespół liczył 16 osób. W większości zespołów były tak od kilku do 10 maksymalnie, więc zdecydowanie nasz był najbardziej liczny. No ale to też dlatego, że większość osób w naszym zespole to był drugi i trzeci rok studiów inżynierskich, więc dopiero początek. Jeszcze nie mieliśmy zielonego pojęcia o misjach kosmicznych, choć w sumie myślę, że niewiele osób na świecie ma pojęcie o lądownikach marsjańskich, bo tego jeszcze zbyt wiele nie zbudowaliśmy jako ludzkość. Więc zadanie było trudne. Mieliśmy ludzi z różnych działek, mechaników, elektroników, fizyków, biologów, naprawdę wszelkiego maści specjalności. Wszystko po to, żeby móc zbudować ten lądownik, o którym jeszcze na początku projektu nie mieliśmy zielonego pojęcia. No, rozumiem, że zanim przeszliście Państwo do samego lądownika, powstał jego projekt. Ile trwały prace nad opracowaniem takiej wizji, założenia? Czy to było tak, że dostaliście od razu już jakieś wytyczne od NASA? Nie, właśnie główną trudnością tego konkursu było to, że tak naprawdę nie było żadnych wytycznych, co dla niektórych może się wydawać fajne, że możemy zrobić dosłownie wszystko to, co chcemy, ale dla nas to było duże utrudnienie właśnie przez to, że możemy zrobić wszystko, co chcemy, możliwości jest tak dużo i trzeba się zdecydować na jedną. Zanim doszliśmy do tej naszej końcowej koncepcji, opracowaliśmy, zaprojektowaliśmy i sprawdziliśmy około 10 innych koncepcji, więc naprawdę dużo. I przy wszystkich wychodziło nam, że nie, to nie ma prawa wylądować na Marsie, więc to nie było takie hop, siup, zrobimy, o, udało się wylądować. Dopiero już ta kilkunasta koncepcja po dalszych obliczeniach okazało się, że ma szansę wylądować, że jak trochę przerobimy, coś na przykład odchudzimy, bo było za ciężkie i poprawimy, to się uda i dopiero przy tej ostatniej koncepcji udało nam się dojść do takiego poziomu, który wygrał to drugie miejsce. A te symulacje, które Państwo robiliście, to były symulacje komputerowe, czy żeście budowali jakieś tam modele i symulowaliście, że zrzucacie je na Marsa? Chcieliśmy to robić, ale na sam projekt było tylko pół roku, więc to jest bardzo mało czasu, jeśli chodzi o takie projekty. Także musieliśmy się opierać tylko na symulacjach wykonywanych komputerowo. Na szczęście dzięki naszym partnerom mieliśmy dostęp do profesjonalnych narzędzi inżynierskich, więc mogliśmy naprawdę dokładnie to zamodelować i sprawdzić w odpowiednich programach. No i dzięki temu też wiedzieliśmy, że ten projekt ma szansę się udać, bo wszystko na to wskazywało. Czy staraliście się podpatrzeć projektując swój lądownik, właśnie te poprzednie misje, o których tu już wspomniałam, te misje, którym się nie udało, Beagle 2, prawda? To chyba był 2003 rok, Schiaparelli 2016. No, dosyć takie, bym powiedziała, duże porażki, jeżeli chodzi o europejski przemysł kosmiczny. Czy tak on był w jakiś sposób inspiracją dla Państwa? No oczywiście, zaczęliśmy od tego, że przejrzeliśmy wszystkie misje kosmiczne, nie tylko te marsjańskie, te na Księżyc i w ogóle inne, żeby zobaczyć jak to powinno wyglądać. No i na tych właśnie, które się nie udało, mieliśmy szansę nauczyć się najwięcej, bo tam wiedząc co się nie udało, mogliśmy tego uniknąć. Przy udanych misjach no, nie jesteśmy w stanie wiele wyciągnąć, po prostu się udało, ten projekt był dobry, nikt nie wie dlaczego. A dopiero tam, gdzie były te porażki, mogliśmy naprawdę wyciągnąć jakieś wnioski i to te misje uczyły nas najwięcej, więc mogliśmy z nich dużo wyciągnąć. Tym bardziej, że oprócz tego, że trzeba było stworzyć projekt lądownika, trzeba też było zaprojektować cały system sterowania, czyli tą elektroniczną część. No a o tym to już jest bardzo skomplikowany projekt i te takie wszystkie misje, które się nie udawało, przeważnie nie udawało się ze względów takich software'owo-elektronicznych, więc tam wyciągaliśmy najwięcej. No właśnie, proszę mi wyjaśnić, co się stało ze Schiaparellim, dlaczego się rozbił, bo ja mam takie wrażenie, że to jest tajemnica przed nami skrywana. Myślę, że do końca nikt nigdy nie będzie wiedział. Tak, została po nim tylko taka czarna kropka na powierzchni, którą można oglądać w internecie. Na czym polega niezwykłość tego waszego rozwiązania technicznego? Dlaczego dostaliście drugą nagrodę?
Bo jest duża szansa, że ten lądownik wyląduje. Znaczy, cała nasza koncepcja opierała się na takich dwóch bardzo ważnych modułach. Ponieważ zaprojektować sam lądownik to jeszcze nie jest taki problem. Problem jest to, że to jakiś sprzęt, jakaś rakieta musi go wynieść w przestrzeń kosmiczną. No takich rakiet nie jest dużo. My wybraliśmy sobie SLS przez to, że ma największy możliwy ładunek, który możemy wynieść w przestrzeń kosmiczną, ale to też strasznie ograniczało nam wymiary naszego lądownika, czyli nie mogliśmy mieć więcej niż 8 metrów średnicy, a to jest bardzo mało. I postanowiliśmy zbudować taki składany moduł, taką poduchę, stożkową poduchę, trochę wyglądającą jak parasol, która znajdowała się pod naszym lądownikiem i ona pomagała nam wytracać prędkość podczas chodzenia w atmosferę, ale rozkładała się dopiero, gdy już w tej atmosferze była, więc dzięki temu byliśmy w stanie zmieścić się w tych wymiarach. A przy lądowaniu, gdy ona się rozłożyła, miała już 20 metrów średnicy, co sprawiało, że byliśmy w stanie dzięki niej bardzo znaczną prędkość wyhamować. A z drugiej strony po odrzuceniu dalej lądowaliśmy tym 8-metrowym takim walcowym modułem na nogach. Bo tam chyba był silnik na nogę, prawda? Taki hamujący. Tak, tych silników tam jest sporo. Są takie główne, za pomocą których lądujemy, ale są też po bokach naszego lądownika takie mniejsze, dzięki którym możemy korygować kierunek, w którym lecimy. Czyli tak naprawdę ten wasz lądownik spada na taką wielką, elastyczną poduchę. Nie do końca. On z tą poduchą wchodzi w przestrzeń atmosferyczną, ponieważ przy wchodzeniu na przykład mamy największą temperaturę, więc ta poducha właśnie przyjmuje na siebie całe to uderzenie, te gorąca, te siły i dzięki temu, że ma ogromną powierzchnię, to jesteśmy w stanie wyhamować. To trochę tak samo, nie wiem, lądują poduszkowce, a po wyhamowaniu, już po spełnieniu swojej funkcji, my tą poduchę odrzucamy, więc ona staje się takim kosmicznym śmieciem, ale już dalej nam nie przeszkadza w tym, żeby lądować dalej już na samych silnikach. Powiedziała Pani 8-metrowy walec. Ja rozumiem, że to jest tak. Już szerokość czy wysokość? Średnica, szerokość. Średnica, szerokość. Na ile jest wysoki i jak planujecie upchnąć tam 10 ton ładunku? Jest szeroki na około 15 metrów, niecałe 15 metrów. Wysoki. Więc ma, tak, wysoki, tak, przepraszam, wysoki. Mierzyliśmy, nasza ładownia ma tam 80 metrów kwadratowych, przeliczyliśmy, że tyle wystarczy, żeby zmieścić tam 10 ton ładunku. Przy czym takim wyjątkowym rozwiązaniem zastosowanym w naszym lądowniku było to, że nasza ładownia może być wymieniona na moduł podtrzymywania życia, więc z takiej misji niezałogowej możemy stworzyć misję załogową. Uwzględnienie człowieka w tym konkursie było tak naprawdę dodatkowo punktowane, ale ponieważ nie spodziewamy się, żeby do 2026 roku ktoś wysłał człowieka na Marsa, ponieważ musiałaby być to misja w jedną stronę, tylko bez powrotu, no a na to na przykład NASA nie może sobie pozwolić, założyliśmy po prostu to, że my w pierwszych misjach wyjedziemy z ładunkiem, ale jak ktoś by chciał wykorzystać ponownie lądownik, to da się zamienić ten moduł w środku. Czyli tak naprawdę przedstawiliście dwa równorzędne rozwiązania, które można wykorzystać. Tak. Tak, myślę, że to było też coś, co zaważyło na korzyść naszego projektu. A czy inne projekty też zakładały coś takiego? Nie, żaden inny projekt nie uwzględnił tego, żeby człowiek znajdował się na jego powierzchni, w środku tego lądownika, więc to zdecydowanie nas wyróżniało. Widać, Polacy myślą nie tylko o przewiezieniu ziemniaków na Marsa, ale też o przewiezieniu tam ludzi, żeby te ziemniaki się nie zmarnowały. Pani Justyno, wiem też, że wykorzystaliście bardzo nowoczesne technologie do produkcji tego lądownika, między innymi druk 3D. Co za pomocą druku 3D można zrobić, jeżeli chodzi o taką konstrukcję? Tak, my zastosowaliśmy druk 3D do wydrukowania elektroniki w naszym lądowniku, ponieważ z jednej strony będzie przede wszystkim lżejsza, a waga to jest taki kluczowy parametr, jeśli chodzi o taki lądownik, tym właśnie lżejszy, tym łatwiej tym wylądować, a tej elektroniki jest tam całkiem sporo. A po drugie, drukowana elektronika jest też bardziej odporna na warunki zewnętrzne, co przy atmosferze, w jaką będziemy musieli się zmierzyć, jest bardzo na plus. No, takim dodatkowym plusem jest też to, że astronauci, tak jak teraz każdy, mogą mieć drukarkę na miejscu i wszystko, co się zepsuje, dodrukować sobie, wymienić, dołożyć nowy moduł, więc pozwala nam to na ewentualne naprawy w przestrzeni kosmicznej, co nie byłoby możliwe przy normalnej, tradycyjnej elektronice. A to było tak, że jak Państwo pojechaliście tam do Stanów, do Kalifornii, do Pasadena, to pokazaliście tylko wirtualny projekt, czy zrobiliście też model, który zaprezentowaliście jury? Nie, mieliśmy tylko wirtualny model, aczkolwiek on był bardzo dokładny. Zaprojektowaliśmy go w programie do modelowania 3D, więc miał zaprojektowane najdrobniejsze rzeczy, nawet elektronikę w środku.
A dodatkowo mieliśmy też specjalistę od animacji, który sprawił, że nasz lądownik już nie był tylko zdjęciem, ale tak naprawdę mógł się zademonstrować, jak on się porusza, jak on ląduje, jak on rozkłada nogi, jak wyjeżdża ładownia. No, to jest taki duży plus pokazania, jak to wszystko działa przed sędziami. Mhm. Czy też udało się już pomyśleć na temat materiałów, z których miałoby zostać zrobione? Bo ja rozumiem, że muszą to być jakieś kompozyty, żeby to było lekkie. Tak. Żeby tak naprawdę przeliczyć masę lądownika, musieliśmy też dokładnie wiedzieć, z czego on będzie wykonany, gdyż od tych materiałów, od ich właściwości, od ich gęstości zależało to, jaka będzie końcowa masa naszego lądownika. A tutaj każde pół tony w jedną czy w drugą stronę robiło ogromną różnicę, więc my zastosowaliśmy rzeczywiście warstwową budowę, zbudowaną z kompozytów, z bardzo nowoczesnych materiałów, których nawet nie rozumiem, ale nasi inżynierowie, nasi materiałowcy bardzo dobrze je znali, więc myślę, że tutaj oni by musieli opowiedzieć nieco dokładnie na ten temat. Jasne, czyli jest szansa, że to się naprawdę uda. Słyszałam, że tuż przed jakby Państwa podróżą do Stanów NASA pokazało swój własny marsjański lądownik i okazało się, że te rozwiązania opracowane przez super, hiper inżynierów z NASA są bardzo podobne do Państwa rozwiązań. Na czym polegały te podobieństwa? Przede wszystkim sposób lądowania, czyli całe założenie konstrukcji, że byłaby złożona z dwóch modułów, z takiego walca, w którym znajduje się wszystko i tej poduchy, która pomaga nam lądować, która zresztą była wzorowana na rozwiązaniu, które teraz testuje NASA, więc nic innego, że też je wykorzystali. No i to samo rozwiązanie w nieco zmienionej formie też wykorzystała część drużyn, które znalazły się w finale, więc widać, że wszystkie umysły tego świata poszły w tym samym kierunku, wszystkie te większe umysły tego świata. Także cieszymy się, że również my wpadliśmy na to rozwiązanie i że rzeczywiście, skoro tyle osób o tym pomyślało, to musi zadziałać. Ja myślę, że to też jest taki kierunek, który będzie teraz intensywnie testowany. No właśnie, konkurs NASA i Mars Society na lądownik marsjański już się zakończył. Co w takim razie teraz Państwo będziecie robili? To znaczy zamierzacie rozwijać dalej te projekty związane z lądownikami marsjańskimi, czy może łaziki marsjańskie, bo tego jeszcze nie mówiliśmy, ale Politechnika Wrocławska jest też całkiem niezła, jeżeli chodzi o tego typu konstrukcje. Tak, na pewno w ciągu najbliższych 2 tygodni mamy jeden z konkursów na łazik marsjański, który odbywa się właśnie notabene w Polsce. A to, jakie projekty zaczniemy, to myślę, że to też dużo zależy od tego, jaki na przykład NASA ogłosi następny konkurs. Też no, nie ukrywam, że wiele tych projektów tworzy się właśnie pod konkursy. Także jest teraz taki okres, przełom września i października, to jest ten czas, w którym większość takich instytucji ogłasza konkursy na kolejne projekty. Więc trochę z zdecydowaniem się na to, co będziemy robić, czekamy na to, co ciekawego się pojawi. Mhm. A jak Pani ocenia szansę łazika? No ja trzymam kciuki za to, że będzie najlepszy. Myślę, że okaże się już za 2 tygodnie. A jakie są dotychczasowe doświadczenia? Chyba bardzo dobre. Tak, my budujemy łaziki już od 2011 roku, więc mamy w tym całkiem niezłe doświadczenie. Zbudowaliśmy już 6 łazików. Nasz aktualny, z którym teraz będziemy startować na zawodach, to jest właśnie 6. łazik. Więc mamy nadzieję, że wszystkie doświadczenia, które wykorzystaliśmy z przeszłości, sprawią, że w tym roku będziemy najlepsi ze wszystkich zespołów, które się zgłosiło. A konkurencja jest duża, bo zgłosiło się 55 drużyn. Oj, to rzeczywiście konkurencja jest duża. Proszę powiedzieć, jakie są trendy, jeżeli chodzi o te łaziki marsjańskie? To jakoś tak, bo wiedzieliśmy, jakie są założenia przy lądowniku marsjańskim. Jakie parametry musi spełniać maszyna, która się tam potoczy po czasowej planecie? Zdecydowanie takie trendy, które i są przydatne w takich prawdziwych łazikach, i to, w którą stronę teraz są konkursy łazików, to autonomia, czyli autonomiczne poruszanie się łazika. To, żeby on sam odnajdywał przeszkody, analizował je i omijał, sam wykonywał wszystkie czynności, które musi wykonać. I to jest taki kierunek, w którym teraz zmierzają wszystkie konkursy, no bo wiadomo, że tymi łazikami na Marsie nikt nie steruje, one muszą to robić automatycznie. Owszem, możemy im przesyłać sygnały, ale jednak większość zadań wykonują same. I w tym samym kierunku kieruje się teraz zawody łazikowe. Na większości konkursów, na przykład tych w Kanadzie czy w USA, jest to po prostu jedno zadanie z wielu. Te europejskie zawody, które odbywają się w Polsce, idą trochę dalej i wszystkie konkurencje powinny być wykonywane autonomicznie, mniej lub bardziej, więc myślę, że to będzie podwójne wyzwanie, bo to wcale nie jest tak prosto sprawić, żeby łazik zrobił wszystko sam. No tak, żeby sam wszystko sobie przeliczył i pomyślał. Ostatnie pytanie, bo zostały nam dosłownie 3 minuty. Koło naukowe, które funkcjonuje przy uczelni, ma tą swoją specyfikę, że jest się jej członkiem przez okres studiów, tak? Czy ma Pani i Pani koledzy pomysł na życie po Politechnice? Czy chcielibyście zostać w biznesie kosmicznym? Większość
naszych koła, tych już byłych, jednak zostało w biznesie. Mamy osoby, które pracują na przykład w ESie, czyli Dorota, która realizowała nasz manipulator w Scorpio. Mamy osoby, które założyły własne firmy robotyczne, na przykład, nie wiem, czy pani kojarzy Terco, czyli ten łazik taki ziemski, to też byli prezesi naszego koła założyli startup, który buduje takie łaziki dla każdego z nas. Są też osoby, które pracują tutaj w polskich firmach z przemysłu kosmicznego, na przykład tych, które realizują satelity, więc przyszłość dla wszystkich osób, które chcą pracować dalej w przemyśle kosmicznym jest i jest otwarta, a że ten przemysł się rozwija, to też te szanse są coraz większe. Moim gościem była Justyna Pelc, lider projektu realizowanego przez Koło Naukowe Pojazdów Niekonwencjonalnych Offroad. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Reklama. Do nas reklama to nie, reklamę to se sama sobie słuchaj reklamy, tu nie jest, wiesz, sobie zarabia, wiesz, będzie dopuszczała reklamę, będzie się zarabiała, wiesz, jaka mądra. Proszę się, co ma, prawda? Radio Guncit, Tok FM, Euro. Taka cisza, proszę Państwa, też czasem jest pożądana. Czasie 17.
aferze FOS Dariusz Przybieczewski już w Polsce odsiedzi wyrok 2,5 roku więzienia. Znów tragedia w Ustce, utonęły dwie osoby. W kraju i na świecie Polacy czytają przedwiośnie Stefana Żeromskiego. Anna Kowaj-Prankati, zapraszam. Proces ekstradycji Dariusza Przybieczewskiego zakończony. Skazany w aferze FOS biznesmen jest już w Polsce, gdzie odsiedzi wyrok 2,5 roku więzienia. Amerykanie do ostatniej chwili utrzymywali w tajemnicy miejsce pobytu Przybieczewskiego, a w pewnym momencie mogli nawet zastosować kampanię dezinformacji. Wczesnym popołudniem na Okęciu wylądował samolot z przywiezionym przez polskich policjantów Przybieczewskim. Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro nie krył satysfakcji, że udało się dokonać ekstradycji. To jest sygnał dla wszystkich przestępców, że polskie państwo będzie konsekwentnie ścigać tych, którzy uderzają w jego podstawowe interesy Polaków. Minister przypomniał, że Przybieczewski jest odpowiedzialny za udział w gigantycznej aferze. Dariusz Przybieczewski od lat mieszkał na Florydzie. W październiku ubiegłego roku na wniosek polskiego rządu został aresztowany i osadzony w więzieniu w Clearwater. Rozpoczęto procedury ekstradycyjne, które zakończyły się decyzją władz USA o wydaniu Polsce skazanego w aferze FOS. Kilka dni temu pojawiły się informacje, że Przybieczewski wkrótce zostanie przetransportowany do kraju i że w Chicago są już policjanci, którzy będą go eskortować. Biuro szeryfa w Clearwater podawało jednak, że skazany cały czas znajduje się w lokalnym więzieniu. Prawdopodobnie była to celowa kampania dezinformacji podjęta przez amerykańskie służby. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Jarosław Kaczyński apeluje o jedność i współpracę ponadpartyjną w samorządach oraz współdziałanie samorządów z władzą centralną. Przedstawiając we Wrocławiu program wyborczy, szef Prawa i Sprawiedliwości podkreślił, że ugrupowanie rządzące proponuje wszystkim współpracę. Nie idziemy po to, żeby zwyciężać, a następnie się srożyć, rozliczać i tak dalej. No oczywiście tam, gdzie mamy do czynienia z takim patologią, jak na przykład w Warszawie, no oczywiście tam reagować trzeba. I takich patologii jest więcej. Ale przede wszystkim współpraca, budowa, praca i jedność. Bo są rzeczy, które nas dzielą i to jest oczywiste w demokracji, no ale powinny być też rzeczy, które nas łączą. Jarosław Kaczyński przekonywał, że tym, co powinno łączyć ponad podziałami partyjnymi, jest dążenie do poprawy jakości życia Polaków. Mamy program dla Dolnego Śląska zapewniał z kolei na spotkaniu z mieszkańcami Wielczu-Laskowicach premier Mateusz Morawiecki. To jest też pewien symbol, że my staramy się przyciągać inwestycje. Tutaj właśnie w Wielczu zadeklarowaliśmy i na pewno Państwo wiecie, że mamy już zamówienia wojskowe na samochody, w fabryce, w której zresztą byłem parę miesięcy temu. Bo ludzie potrzebują miejsc pracy, jak najlepiej płatnych miejsc pracy. To jest nasze dążenie, to jest nasze zobowiązanie. Wśród obietnic Zjednoczonej Prawicy dla Dolnego Śląska znalazły się także poprawa infrastruktury drogowej czy przywrócenie posterunków policji. W Warszawie natomiast konwencja polityków Platformy Nowoczesnej i Inicjatywy Polskiej oficjalnie rozpoczęła kampanię wyborczą Koalicji Obywatelskiej przed wyborami samorządowymi. Politycy wzywali do uczestnictwa w wyborach i zaprezentowali główne punkty swojego programu. Kolejna tragedia w Ustce. Dwaj mężczyźni utonęli 400 metrów od strzeżonej plaży. Mimo szybkiej akcji nie udało się ich uratować, mówi Rafał Gocek, rzecznik prasowy Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa Gdyni. Po niepełna pół godzinie odnaleziono pierwszą osobę, nieprzytomną i oddychającą. Dosłownie dwie minuty później druga z naszych łodzi, drugą osobę. Te dwie osoby zostały podjęte na pokłady z naszych łodzi ratowniczych. Udzielono im pierwszej pomocy, bo obie osoby były nieprzytomne, oddychające. No i niestety po dotarciu na plaży już uciekli zespół ratownictwa medycznego z lekarzem. Osoby te zostały przekazane właśnie zespołowi ratownictwa medycznego. No i lekarz niestety stwierdził zgon. Ratownikom udało się uratować trzecią osobę, która chciała pomóc tonącym i sama opadła z sił. Ze statystyk wynika, że do 2 września utonęło 214 osób. Narodowe czytanie przedwiośnia w stolicy Ukrainy, Kijowie. W akcji wzięli udział przedstawiciele polskiej mniejszości, polscy dyplomaci, ale też Ukraińcy fascynujący się polską kulturą. Powieść Stefana Żeromskiego czytano po polsku i ukraińsku. W tak zwanej sali polskiej, kijowskiej kawiarni Kupidon, zgromadziło się kilkadziesiąt osób. Batko nosił prezwiście Baryka. Ojciec nosił nazwisko Baryka, imię Seweryn. Organizatorem narodowego czytania w ukraińskiej stolicy był Instytut Polski w Kijowie. Jego szef, Bartosz Musiałowicz, przypomniał, że polskość i polski język nie są w Kijowie czymś obcym. Kijowie, w którym jeszcze kilkadziesiąt lat temu żyło bardzo wielu Polaków i stanowili oni elitę intelektualną tego miasta. Jak dodał, narodowe czytanie co roku gromadzi coraz więcej publiczności. Coraz więcej osób, Polaków,
polityków, osób z polskim pochodzeniem, ale także kibiców polskości i sympatyków Polski. Każdy z zebranych mógł zmierzyć się z tekstem. Kijowianka pani Ludmiła Subtełło przyszła, bo jak podkreśla, od lat fascynuje się polską kulturą i literaturą. Znaczy, znam język polski, czytam po polsku, filmy oglądam po polsku. Uczestnicy Narodowego Czytania Przedwiośnia otrzymali pamiątkowe dyplomy i polskie książki. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Więcej informacji na nowym portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia słońce i przelotny deszcz praktycznie w całym kraju na termometrach od 16 stopni w Zakopanem do 23 w Warszawie, Rzeszowie i Przemyślu. W nocy w województwach zachodnich oraz na Wybrzeżu i Pomorzu zachmurzenie na ogół małe lub umiarkowane. W pozostałej części kraju więcej chmur, przelotny deszcz i burze. Temperatura minimalna od 8 do 15 stopni. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 6 minut po godzinie 17 Polskie Radio 24. Przypomnijmy, że dziś najważniejszą lekturą jest przedwiośnie Stefana Żeromskiego. Wszystko za sprawą trwającego w Polsce Narodowego Czytania, którego bohaterem jest dziś właśnie powieść Żeromskiego. Para prezydencka rozpoczęła ten dzień o godzinie 11 w Parku Saskim w Warszawie. Potem była m.in. w Domu Artysty Weterana Scen Polskich im. Wojciecha Bogusławskiego w Skolimowie. Na miejscu jest cały czas Iwona Szczęsna. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy w Skolimowie głównym bohaterem też było przedwiośnie Żeromskiego? Głównym bohaterem było przedwiośnie, była też para prezydencka i byli aktorzy starszego i młodszego pokolenia. Wydarzenie odbyło się w sielankowej atmosferze, bardzo przyjemnej, ponieważ w ogrodzie Domu Artysty Weterana. To jedna z najsympatyczniejszych inicjatyw społecznych w naszym kraju, powiedział zapraszając do czytania prezes Związku Artystów Scen Polskich Paweł Królikowski. Jesteśmy radośni i zaszczyceni, że w tym roku może się to odbyć tutaj, gdzie jest perła naszego stowarzyszenia, czyli Dom Artysty Weterana Skolimowie. Nasi koledzy, koleżanki, historia polskich mediów, historia polskiego teatru, ale też współczesność. Następnie w duecie z Małgorzatą Kożuchowską odczytał fragment przedwiośnia. Pan jeszcze tutaj? Krzyknęła ze zdumieniem. Myślałam, że pan już dawno wrócił do Nawłoci. Nie, na utrapienie pani. Konie, które mnie tu przywiozły, odjechały do Suchołustka. Miały po mnie wrócić. Nie wracają. Skandal. Swój ulubiony fragment odczytali też stojąc na scenie razem z aktorami prezydent i jego małżonka. Na pytanie Pawła Królikowskiego o wrażenia pierwsza odpowiedziała pierwsza dama. Dla nas to jest wielki zaszczyt, ale również ogromna trema występować w tak pięknej scenerii, ale przede wszystkim wśród aktorów, którzy całe swoje życie poświęcają na interpretowanie tekstu. O wzruszeniu i tremie mówił też Andrzej Duda. To jest dla mnie też taka jedyna w swoim rodzaju okazja, aby tym właśnie pokoleniom aktorskim, państwu, złożyć serdeczne podziękowanie za pielęgnowanie polskiego słowa, za pielęgnowanie polskiej kultury, a tym samym za budowanie polskiej kultury przez tyle lat. Po części oficjalnej para prezydencka spotkała się jeszcze z aktorami ze Skolimowa Iwona Szczęsna. Bardzo dziękuję. A oczywiście do dzisiejszych wydarzeń związanych z Narodowym Czytaniem i przedwiośniem Stefana Żeromskiego będziemy na antenie Polskiego Radia 24 powracać. Radio 24. Już teraz na naszej antenie wielcy twórcy niepodległości. Wielcy twórcy niepodległej. Jędrzej Moraczewski, pierwszy premier odrodzonej Rzeczypospolitej. Przywódca tajnych organizacji niepodległościowych podczas I wojny światowej. Jeden z przywódców Polskiej Partii Socjalistycznej. Wielokrotny minister i poseł. Wierny współpracownik Józefa Piłsudskiego.
Także Piłsudskiego, proszę Państwa. Moraczewski urodził się 13 stycznia 1870 roku. Jakie kawałki? W Wielkopolsce. Jego ojciec był inżynierem kolejnictwa i urzędnikiem pruskim, lecz wziął udział w powstaniu styczniowym. Rodzina często zmieniała miejsce zamieszkania. Pleszew, Bydgoszcz, później Kraków, a w końcu Lwów. Tam Jędrzej ukończył gimnazjum i rozpoczął studia na Politechnice, gdzie działał w Bratniej Pomocy i współtworzył tajną grupę samokształceniowo-niepodległościową. W 1907 roku został wybrany na posła do Parlamentu Austriackiego. Zabiegał w nim o lepsze warunki działania związków zawodowych, pomoc dla najuboższych, przestrzeganie praw pracowniczych. Nie tracił z oczu kwestii niepodległości. Gdy wybuchła wojna, domagał się dużych nakładów na walkę z Rosją. Aktywnie włączył się w tworzenie oddziałów strzeleckich i zbiórkę funduszy na polskie wojsko. Jako zaufany człowiek Józefa Piłsudskiego został wezwany do pierwszej brygady. Szybko otrzymał stopień porucznika. Marszałek widział go jednak w roli polityka. Jędrzej Moraczewski stał się jego przedstawicielem w Naczelnym Komitecie Narodowym. W naszym studiu znakomici goście, historycy, pan Jan Engelgard, kierownik 10. Pawilonu Cytadeli Warszawskiej Oddziału Muzeum Niepodległości i pan profesor Wiesław Wysocki z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, prezes Instytutu Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Co przede wszystkim w opinii panów decyduje dziś o tym, że możemy zaliczyć Jędrzeja Moraczewskiego do grona współtwórców polskiej niepodległości? Pan profesor Wiesław Wysocki. Przyznam się, że zajrzałem do encyklopedii i trochę się przestraszyłem, bo zobaczyłem określenie prawicowy polityk ruchu socjalistycznego. No to wydawało mi się cokolwiek dziwne. Trzeba by właściwie powiedzieć od razu, że mieliśmy w naszej historii dwa doświadczenia z socjalizmem. Mieliśmy socjalizm agenturalny, który ćwiczyliśmy przez 50 bez mała lat i to jest to pokłosie sowieckie. I mieliśmy wspaniały ruch socjalistyczny, niepodległościowy, wywodzący się z romantyzmu, mający bardzo wiele pięknych dzieł w drugiej połowie XIX wieku i wiele postaci. I Moraczewski jest niewątpliwie związany z tym ruchem socjalizmu polskiego, niepodległościowego i zdecydowanie antysowieckiego i dodajmy też antyniemieckiego. Czy pan zgadza się z tą opinią, pan Jan Engelgard? Moraczewski był częścią tego ruchu pod nazwą Polskiej Partii Socjalistycznej, zresztą w końcu XIX wieku te wszystkie elity polityczne II Rzeczypospolitej w zasadzie się o ten socjalizm ocierały. Jakbyśmy prześledzili życiorysy polityków później już rzeczywiście prawicowych, to byśmy byli zdumieni. No, na przykład ostatnio przygotowywałem spotkanie na temat Jana Ludwika Popłaskiego, no, twórca ideologii narodowej demokracji, w wielkim proletariacie zaczynał. Czyli nawet w tym nurcie, który potem nie poszedł drogą niepodległościową, ale tacy ludzie jak Władysław Jabłonowski, Stanisław Drabski, wszyscy zaczynali też. Więc to było też pewne ciekawe doświadczenie, że ten koniec XIX wieku, ten socjalizm był bardzo popularny. Jeszcze nie było wiadomo, w jakim kierunku on pójdzie, czy patriotycznym, czy międzynarodowym. Część poszła w kierunku międzynarodowym, część patriotycznym. Ale niewątpliwie ten nurt PPS-owski był tutaj godnym podkreślenia i właśnie Moraczewski był jego przedstawicielem. A czy zdaniem panów słusznie możemy właśnie zaliczyć Jędrzeja Moraczewskiego do grona współtwórców niepodległej Polski? Bezwzględnie. Poza tym trzeba powiedzieć też jedno. To był socjalista, ale jednocześnie państwowiec. Człowiek, który właściwie ideałów nie wyparł się, ale jednocześnie działał na rzecz państwa i został przecież z ruchu PPS-owskiego wyrzucony. Nie respektował poleceń partyjnych, bo on był już na wyższym piętrze, mianowicie służył państwu. I państwo traktował jako ten element, że Polska nie może być partyjna, musi być państwowa. I nie może jedna partia budować
państwowości polskiej, tylko trzeba zebrać znacznie większe siły, bo to gwarantuje dopiero sukces. I ta świadomość tamtego pokolenia musi być nam pomocą w dzisiejszym kształtowaniu polskości. W drugiej połowie 1915 roku w broszurze opublikowanej w Lozannie pisał: wszystkie polityczne filizmy zabić może tylko wielka idea, a jest nią niepodległość Polski. Hasło niepodległości musi wysunąć bez osłonek Naczelny Komitet Narodowy. I hasło niepodległości może nas zjednoczyć w jeden obóz w Królestwie. Hasło to musi zjednoczyć całą ludność Galicji i Królestwa w jeden obóz. Musimy w tym historycznym momencie zawierania pokoju upomnieć się o nasze nigdy nie przedawnione prawa narodu do niepodległego bytu. A realizacja tego hasła nie jest utopią. Wróćmy do początków politycznej biografii Jędrzeja Moraczewskiego. Zetknął się z ruchem niepodległościowo-socjalistycznym po raz pierwszy we Lwowie. Początkowo socjalizm był właśnie dla niego jedynie środkiem do pozyskania poparcia robotników dla idei wolności Polski. Pracując jako inżynier przy budowie kolei, zobaczył nędzę ówczesnych robotników, co przyspieszyło właśnie ewolucję jego poglądów w stronę lewicy. W roku 1893 wstąpił do Polskiej Partii Socjaldemokratycznej, gdzie poznał Józefa Piłsudskiego. Czy zanim panów to właśnie spotkanie w dużej mierze przesądziło później o jego politycznych losach, pan Jan Engelgard? Bez wątpienia pan profesor mówił, że on był państwowcem. Ja bym to sprecyzował. On w roku 18 był już właśnie wykonawcą polityki Józefa Piłsudskiego, bo on był w konwencie organizacji A. Czyli tutaj socjalizm właśnie był na drugim miejscu. Pierwsze to była polityka, którą prowadził Piłsudski. I to jest droga wielu ludzi, którzy zaczynali w końcu XIX wieku w ruchu socjalistycznym, a potem właściwie szli za Piłsudskim. Natomiast co ciekawe, Moraczewski był z Poznańskiego, był strzeleczny. Tak, to jest właśnie ciekawe. Właściwie powinien mieć taką mentalność mniej romantyczną, natomiast okazuje się, że no jednak był w Galicji i tak dalej, tam wsiąkł ten nurt, ale większość tych działaczy socjalistycznych właśnie była z Kresów albo z Królestwa. Rzadko się zdarzało, żeby z Poznańskiego. Ale ta droga jest właśnie taka klasyczna, spotykana nie tylko w przypadku Moraczewskiego. Ale dodajmy, że to działacz przed I wojną światową, ale w momencie, kiedy wybucha wojnę, zgłasza się do legionów, jest legionistą jako szeregowiec. Bardzo szybko, zresztą po paru miesiącach, już w 14 roku zostaje podporucznikiem i w 20 roku kończy służbę w wojsku jako major Wojska Polskiego. Potem przechodzi do służby cywilnej, zajmując wiele odpowiedzialnych stanowisk, pomijając już to pierwsze, że jest pierwszym premierem odrodzonej Polski. Warto powiedzieć, bo ten okres jest szalenie ważny. To wtedy premier Moraczewski, za zgodą przecież także rozumiejącego te sprawy socjalne Piłsudskiego, wprowadza cały szereg obowiązujących do dziś postanowień. 8-godzinny dzień pracy, prawa dla kobiet, co w wielu państwach europejskich jeszcze wówczas było nie do przyjęcia. Wprowadza zestaw świadczeń socjalnych na wypadek utraty pracy także. Wiele decyzji, które wówczas zapadły, a stanowiły dla okresu międzywojennego bardzo ważny etap i co więcej, ze świadomością, że dzisiaj korzystamy z tych dobrodziejstw, jakie wówczas ten pierwszy rząd Moraczewskiego wprowadził. Nie został ten rząd jedynie zaakceptowany przez Romana Dmowskiego. No i przez państwa zachodnie przez to, czyli ten rząd nie był uznawany przez Wielką Brytanię, Francję i Stany Zjednoczone, co stanowiło zagrożenie dla niego, ale i dla Polski, bo to był rząd oparty w zasadzie o PPS i PSL wyzwolenie. Natomiast te radykalne reformy, które wprowadzał, no były częściowo motywowane jakby szczepionką przeciwko bolszewizmowi, bo to była ta obawa, że są nastroje rewolucyjne tu w Niemczech, w Rosji i trzeba coś przeciwstawić. I stąd też bulwersowało to z kolei tą część prawicową. Byli wówczas ludzie, których dzieliło wiele, ale jednocześnie w interesie państwa potrafili wspólnie organizować wszystkie siły na rzecz tego państwa młodego, mogły jednocześnie skupić. Thank you.
I wojna światowa Jędrzej Moraczewski reprezentował poglądy niepodległościowe, chciał całkowitego uniezależnienia przyszłej Polski od Niemiec czy Austrii. Był też zadeklarowanym wrogiem carskiej Rosji. To też łączyło go chyba właśnie z Józefem Piłsudskim, pan profesor Wiesław Wysocki. Moraczewskiego związki z Piłsudskim są od 12 roku, a zwłaszcza już od roku 18 bardzo bliskie, bo przecież obaj zamieszkali z rodzinami w Sulejówku. Sąsiadowali ze sobą, więc i to sąsiedztwo było takie bardzo, bardzo bliskie, bezpośrednie, więc Moraczewski nawet po śmierci Piłsudskiego był pod jego urokiem i pozostawał ciągle w tym kręgu spraw związanych z marszałkiem. To rzutowało bardzo mocno, dlatego wypełniał bardzo często ważne funkcje w rządzie czy w parlamencie, także wypełniając jakieś zobowiązania wobec swojego przyjaciela Józefa Piłsudskiego. I właśnie też jako zaufany człowiek Józefa Piłsudskiego został wezwany do pierwszej brygady. I to, o czym panowie już też wspominali, po aresztowaniu Piłsudskiego Jędrzej Moraczewski został jednym z liderów tak zwanego konwentu A, czyli tajnego zrzeszenia Piłsudczyków z różnych środowisk. Był też kierownikiem politycznym Polskiej Organizacji Wojskowej, a w Galicji kongresówce prowadził setki spotkań w różnych środowiskach, także chłopskich, robotniczych, inteligenckich i uważał, że właśnie głównym atutem w staraniach o niepodległość powinna być silna armia oraz masowe wystąpienia społeczne. I to myślenie chyba przyniosło oczekiwane skutki. Ocena rządów Moraczewskiego oczywiście była różna. Został premierem w zasadzie dlatego, że Daszyńskiego odrzuciła większość opinii publicznej, bo Daszyński miał być drugi raz tym premierem. Daszyński uchodził za większego radykała i dlatego Piłsudskiemu wygodniejszy był oczywiście Moraczewski, ze względu chociażby na ten życiorys. Daszyński jednak mimo wszystko był jakby niezależny od Piłsudskiego, mimo że on popierał też Piłsudskiego. Natomiast Moraczewski był częścią tego obozu, który potem się nazywał obozem belwederskim. Ale oceny tego rządu były, jak powtarzam, różne. I na przykład Witos, który o mało się pamięta o tym, że Witos był członkiem tego rządu do grudnia, ale bez teki. Czyli to było takie poparcie na 50%. I Witos się wycofał w grudniu, ale już było wiadomo, że chodzi o rząd ogólnonarodowy. I wtedy wiadomo było, że rząd Moraczewskiego zbliża się pomału do końca. No, ostatnią posługą był zamach pułkownika Janusza Itisa w styczniu 19 roku, nazwany później operetkowym przez historyków, dlatego że właściwie to konsekwencje tego zamachu były prawie żadne. Moraczewski został aresztowany wprawdzie, ale szybko odzyskał wolność i skończyło się na tym, że zamachowcy stanęli przed Piłsudskim i otrzymali burę na dobrą sprawę. Posłuchajmy, co Jędrzej Moraczewski pisał w 1918 roku w odezwie do legionistów. Polska niepodległa musi dać chłopom ziemię, robotnikom warsztat pracy, inteligencji możliwość utrzymania, musi złamać ustrój kapitalistyczny, zdusić lichwę i wyzysk klasy nad klasą. Wtedy pryśnie fałsz, że Polska to powrót pańszczyzny. Zatriumfuje prawda, że Polska to wolność polityczna, równość społeczna i braterstwo wyzwolonych ludów. Rząd Moraczewskiego, o czym wspominał pan profesor Wiesław Wysocki, choć działał tylko 2 miesiące, zasłynął między innymi właśnie wprowadzeniem powszechnego prawa wyborczego również dla kobiet, ustanowił 8-godzinny dzień pracy, zagwarantował legalność związków zawodowych i prawo do strajku. Czy realizacja tego programu, jak na owe czasy podkreśla się stawiającego Polskę pod względem systemu ustawodawstwa socjalnego wśród najbardziej postępowych państw Europy, to był sukces osobisty i polityczny Jędrzeja Moraczewskiego? To był sukces zarówno Jędrzeja Moraczewskiego, jak i sukces Polski, bo to właśnie w sytuacji zagrożenia rewolucyjnego stabilizowało sytuację i jednocześnie potem Polska była przykładem dla wielu innych krajów w zakresie ustawodawstwa. Pod tym względem myślę, że możemy być do dziś dumni, że byliśmy wśród liderów wówczas zmian prospołecznych. To jest, myślę, że bardzo ważny element, zwłaszcza, że przez cały okres
późniejszych gabinetów nikt nie myślał o zmianie sytuacji, czyli po prostu te dokonania, to społeczne, były oczekiwane, były potrzebne i, co więcej, akceptowalne per saldo. Część z tych postulatów oczywiście była na papierze, znaczy tych postanowień, bo jakby Polski nie było stać wtedy na to, żeby zrealizować cały ten program jakby literalnie, na przykład reforma rolna. Reforma rolna ciągnęła się przez całą II Rzeczpospolitą, więc to pewien symbol został po Moraczewskim. Natomiast oczywiście, gdybyśmy tak analizowali poszczególne elementy tej polityki, no to było różnie. Bardzo dziękuję za rozmowę. Przypominam, że gościliśmy dziś znakomitych historyków, pana Jana Engelgarda, kierownika 10 pawilonu Cytadeli Warszawskiej Oddziału Muzeum Niepodległości i pana profesora Wiesława Wysockiego z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, prezesa Instytutu Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Za uwagę dziękuję Halina Ostas. Wybrane teksty Jędrzeja Moraczewskiego czytał Krzysztof Dumała. Realizacja i oprawa muzyczna audycji Magdalena Górecka-Balcer. Audycja współfinansowana przez Fundację Pomoc Polakom na Wschodzie w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą. Reklama. Zapytamy przechodniów, z czym kojarzy im się okres jesienno-zimowy? Z infekcjami. Z brakiem słońca i przygnębieniem. Z brakiem energii. Oddajmy głos naszemu ekspertowi. Powodem takiego samopoczucia może być brak witaminy D3. Jak sobie z tym radzić? Sięgając po suplement diety Morekin D3 Forte. Morekin D3 to wysoka ilość witaminy D3, a w dodatku jest przyjazny dla kieszeni. Morekin D3. Warto zadbać o odporność i mocne kości, ale nie warto przepłacać. Zdrowit. Wyobraź sobie niewyobrażalne. I graj o 80 milionów złotych. Kumulacja w Eurojackpot. 80 milionów złotych. Losowanie już w piątek. Graj w punktach lotto. Pani doktor, czy to infekcja intymna? Tak, trzeba rozpocząć leczenie. Tym bardziej, że może ona doprowadzić nawet do infekcji układu moczowego. Czyli wziąć coś na infekcję intymną? Nie coś, ale Iladian Direct Plus. Nie wszystkie środki działają tak samo. Iladian Direct Plus zwalcza zarówno infekcję bakteryjną, grzybiczą oraz mieszaną. Dzięki czemu pomaga uniknąć infekcji dróg moczowych. Czyli Iladian Direct Plus? Tak, tu nie ma miejsca na eksperymenty. Wyrób medyczny Iladian Direct Plus na infekcje intymne. Jako dietetyk zapytam, czy wie pan, co w organizmie w największym stopniu odpowiada za poziom cholesterolu? Nie wiem. To wątroba. Więc z reguły, jeśli wątroba wymaga wsparcia, to należy również dbać o cholesterol. I dlatego poleciła mi pani Proliver. Dokładnie. Suplement diety Proliver to jedyny produkt o takim składzie. Dzięki zawartości choliny, karczocha i cykorii skutecznie wspiera wątrobę, a zawarta w nim zielona herbata wspomaga utrzymanie prawidłowego poziomu cholesterolu. Stosując Proliver, uzyskuje pan podwójną korzyść. Proliver. Na wątrobę i na cholesterol. Aflofarm. Może się zdarzyć, że ilość magnezu w posiłkach dzieci jest niewystarczająca. Dobrze jest wtedy podać dziecku magnesium. Owocowe żelki dostępne w aptekach. Ja nie rozumiem, dlaczego te dziady katolickie, dlaczego one tak tutaj się reklamują ciągle? No to jest tak obrzydliwe. Nikt nie lubi tej wiesz, chciwości tych chciwych dziadów moharamów. No nikt nie lubi. Ale one wiesz, one nie rozumieją, że to wiesz, że w internecie będą są głupie, no to więc wiesz. Daj spokój. Ale z jaką pazernością, jak dużo tych reklam, z jaką pazernością na to te reklamy wygłasza. Trochę się pomodlić. Dziady, trochę się pomodlić. No potem będą prywatne treści, wiesz, że do współudziału za reklamy, zarobki. I się pocałują tutaj. Spojrzenie rozpromienione radością zmartwychwstania, a wreszcie
pełnym bólu. Uczymy się wówczas od Najświętszej Marii Panny trwania pod krzyżem. Pod opieką Matki Bożej możemy dojść do spojrzenia rozpromienionego radością zmartwychwstania. Bardzo ciekawa jest lekcja, którą pozostawił nam święty Ludwik Grignon de Montfort, wielki czciciel Matki Bożej. Zachęca nas do kształtowania naszej pobożności, ale zauważam, że w tej pobożności maryjnej powinny wystąpić... Danica do panu Merolandza, a nie to mi wiesz... Informuję, że sami jesteście złodziejami. Mówi, oto najważniejsze z nich. Czcić Maryję jako godną Matkę Boga. To znaczy czcić ją i szanować ponad wszystkich innych świętych jako arcydzieło łaski i pierwszą po Jezusie Chrystusie, prawdziwym Bogu i prawdziwym człowieku. Zauważmy, że święty Ludwik Grignon podkreśla tutaj znaczenie największego przywileju Najświętszej Marii Panny. To jest przywilej Bożego Macierzyństwa. Dalej, święty Ludwik Grignon de Montfort zachęca nas do konkretnych kolejnych aktów i postaw. Rozważać cnoty Matki Bożej, jej przywileje i czyny. Rozmyślać o jej godności i wielkości. Składać jej nasze akty miłości i wdzięczności. Wzywać ją serdecznie. Ofiarowywać się jej i jednoczyć z nią. Spełniać swe czynności w intencji przypodobania się Maryi. Wszelkie czynności rozpoczynać, wykonywać i kończyć przez nią, w niej, z nią i dla niej, aby je spełniać przez Jezusa, w Jezusie, z Jezusem i dla Jezusa Chrystusa, naszego ostatecznego celu. Piękna jest ta lekcja, którą pozostawia nam święty Ludwik Grignon de Montfort. Matka Boża jest dla nas wzorem, wzorem wiary, wzorem zawierzenia, wzorem miłości Pana Boga i prowadzi nas zawsze do Jezusa Chrystusa. Wysłuchaliśmy katechezy z cyklu z Kościołem w trzecie tysiąclecie, którą poprowadził ksiądz biskup Henryk Tomasik, ordynariusz diecezji radomskiej. Peleton, jeszcze w tym peletonie jest Simon Yates, który
zadzwoni najlepiej. Pamiętam, powrócił na fotel lidera tego wyścigu Michał Kwiatkowski i Rafał Majka. Mm-hmm. Dojechali do mety na około 20. miejscu. Tymczasem Maja Włoszczowska zajęła 5. miejsce w Mistrzostwach Świata w kolarstwie górskim szwajcarskim Lenzerheide. Złoty medal zdobyła Amerykanka Kate Courtney, srebrny Dunka Annika Langwad, a brązowy Kanadyjka Emily Beattie. Przed Mają Włoszczowską była jeszcze Szwajcarka Jolanda Neff. O Mistrzostwo Świata rywalizują także strzelcy. Dziś w południowo-koreańskim Changwon w rywalizacji drużynowej w pistolecie na 25 metrów Joanna Tomala, Agata Nowak i Klaudia Breś zajęły 4. pozycję. Triumfowały Chinki przed Koreankami z południa i Niemkami, a Polkom do brązowego medalu zabrakło 3 punktów. W Ostrawie w Czechach trwają zawody o Puchar Kontynentalny w lekkiej atletyce Europa kontra Afryka, Azja z Pacyfikiem oraz obie Ameryki. Niestety Anita Budarczyk nie spełniła pokładanych w niej nadziei. Będąc jokerem reprezentacji Europy, zajęła 2. miejsce w konkursie rzutu młotem. Dalej od Polki rzuciła Amerykanka Dana Price. To na pewno duża niespodzianka. Polskie siatkarki zajęły 6. miejsce w turnieju towarzyskim Volley Masters w Montreux w Szwajcarii. W meczu o 5. pozycję Polki przegrały z Chinkami 1-3. W półfinałach Volley Masters broniące tytułu Brazylijki zagrają z Włoszkami, a Turczynki z Rosjankami. Tymczasem polscy koszykarze przegrali z reprezentacją Rosji 68-88 w swoim 2. meczu podczas towarzyskiego turnieju w Sankt Petersburgu. Nasza kadra przygotowuje się do spotkań eliminacji Mistrzostw Świata. O 18:00 Alicja Rosolska i Chorwat Nikola Mektić rozpoczną mecz z Amerykanką Bethany Matek-Sands i Brytyjczykiem Jamie Murrayem w finale gry mieszanej podczas wielkoszlemowego turnieju tenisowego US Open. Trzymajmy kciuki za Polkę i Chorwata. Taras Romańczuk nie zagra w towarzyskim meczu piłkarskiej reprezentacji Polski z Irlandią. Pomocnik Jagiellonii Białystok opuścił zgrupowanie kadry we Wrocławiu z powodu kontuzji. Jak poinformował rzecznik PZPN Jakub Kwiatkowski, Romańczuk doznał urazu kręgosłupa jeszcze przed wylotem do Bolonii na wczorajsze spotkanie Ligi Narodów z Włochami, które, przypomnę, Polacy zremisowali 1-1. W swoim klubie Romańczuk ma zostać poddany leczeniu i na razie nie wiadomo, jak groźny jest to uraz, a towarzyski mecz z Irlandią już we wtorek we Wrocławiu. Pamiętaj, to solidarność. Dzień dobry Państwu w audycji Pamiętaj, to solidarność. Witam Maciej Sienkiewicz, gościa Zrzesza Sterlecki. Niegdyś hipis, dziś polityk, historyk, profesor, publicysta, ale przede wszystkim wicemarszałek Sejmu Parlamentarnego Prawa. A tą drugą jak szybko? Autor wydanej właśnie po raz drugi książki Solidarność 1980-1989 Polska droga do wolności. Może zacznijmy od kwestii zasadniczej. Panie marszałku, czy panie profesorze? Dzień dobry. No naprawdę to wszystko jedno. Prawdę mówiąc w dzisiejszych czasach. Rozumiem. Ale te... się zachowują, więc może zostańmy przy marszałku. No więc panie marszałku, w takim razie ta książka wyszła już parę lat temu, ale teraz jest to drugie wydanie. Z czego to wynika? No rzeczywiście IPN w 2010 roku wydawał tą książkę, ja ją pisałem w 2009 i ona ma ciekawą historię, dlatego że ona była gotowa i przygotowana do wydania, znaczy do dystrybucji, na taki był plan na jesień, czyli na rocznicę Solidarności wtedy okrągło. No ale zaszły w międzyczasie różne okoliczności. To była taka książka, co do której umówiliśmy się z wielką polityką. To dziękuję bardzo. No, że potrzebna jest książka w miarę popularna, nie bardzo przeładowana takim aparatem naukowym, która by pokazywała historię w jednym kawałku, historię Solidarności, bo jest setki książek o Solidarności, no ale nie ma jej historii takiej, którą by można przeczytać naraz, a nie sięgać do różnych publikacji. No i rzeczywiście to wszystko było gotowe, ona była już w wydawnictwie IPN-u, gdy zaszły dwie ważne okoliczności. Po pierwsze, Janusz Kurtyka zginął w katastrofie smoleńskiej, a jeszcze zanim zginął, parę dni wcześniej, została zmieniona ustawa o IPN-ie. No, głównym celem tej ustawy była zmiana Janusza, to znaczy pozbycie się